Dzień dobry Państwu. Mimo trwającej epidemii w Białej Podlaskiej nie wstrzymujemy inwestycyjnej ofensywy. To dodatkowo rodzi satysfakcję, że w trudnym dla naszej gospodarki czasie nasze miasto jest mocnym, przewidującym inwestorem, istotnie zasilającym nasz gospodarczy obiekt środkami. Nie tylko tymi, które wypracowujemy rozsądnie zarządzając budżetem, ale także tymi pochodzącymi ze środków zewnętrznych, dotacji Unii Europejskiej oraz dotacji budżetu polskiego państwa. Dziś mam przyjemność gościć w Urzędzie Miasta pana Bogdana Szewczaka, prezesa firmy Drogi Mosty, firmy z Białej Podlaskiej z długoletnią tradycją wielokrotnego wykonawcy bialskich inwestycji. Podpisana dzisiaj umowa obejmuje budowę 3 zatok autobusowych oraz około 300 metrów chodników na ulicach Kościuszki, Akademickiej oraz Sidorskiej. Jest to umowa będąca jednym z elementów realizacji dużego projektu pod nazwą Budowa Zintegrowanego Systemu Zrównoważonej Mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. Jest to projekt, który realizujemy ze wsparciem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.4 Zrównoważony Transport Miejski. Jest to projekt, który kosztuje nas około 26 milionów złotych, przy czym 13,5 miliona złotych pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej. Przypomnę, że w ramach tego projektu wykonaliśmy już drogi rowerowe i chodniki w przebiegu ulic Terebelskiej, Brzeskiej. Trwa budowa chodników i dróg rowerowych na ulicy Janowskiej. Niedawno podpisaliśmy umowę na taką budowę w przebiegu ulicy Sidorskiej. Przed nami jeszcze ulica Łomaska. Wykonaliśmy już 6 zatok autobusowych. Zakupiliśmy 2 tablice dynamicznej informacji pasażerskiej. W budowie są także 2 kładki pieszo-rowerowe na rzece Krznie. W zeszłym roku z tego projektu zakupiliśmy 5 niskopodłogowych, spełniających wyśrubowane normy ekologiczne Euro 6 autobusów dla naszego miejskiego przewoźnika bialskiej spółki MZK. Dzisiejsza umowa podpisana z panem prezesem Bogdanem Szewczakiem to stosunkowo mniejszy element realizowany w ramach tego szerokiego projektu, dlatego że jej całkowita wartość to niespełna 480 tysięcy złotych, przy czym wartość dofinansowania unijnego w tej ogólnej kwocie to 350 tysięcy złotych. Termin realizacji zawartej dziś umowy to 3 sierpnia tego roku. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót drogowych mających na celu budowę zatok autobusowych na ulicach Akademickiej, Kościuszki i na ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej. Gwarancja upływa na 60 miesięcy. Zatoki autobusowe szerokości 3 metrów z kostki granitowej i z granitowego krawężnika. Przebudowa chodników nawierzchni betonowej, przebudowa wjazdów z kostki betonowej i przebudowa kolizji energetycznej. Dziękuję panu prezydentowi za zaufanie mojej bialskiej małej firmie. Myślę, że wykonamy to zgodnie ze sztuką budowlaną i w terminie. Przy okazji, panie prezydencie, chciałbym podziękować w imieniu mieszkańców ulicy Karłowicza za piękną budowę tej ulicy. Chciałbym podziękować dla panów prezydentów, dla całej Rady Miasta, dla przewodniczących wszystkich klubów. Naprawdę ulica wyszła bardzo ładnie. Mieszkańcy są usatysfakcjonowani i proszę bardzo, żeby podziękować wszystkim za tę ładną ulicę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezesie za te życzliwe słowa. Ulica Karłowicza jako jedna z 4 dróg lokalnych osiedlowych wprowadzona przez nas do budżetu w zeszłym roku, a w tym roku już kolejne 4 ulice z planu budowy dróg mojej obietnicy wyborczej na tę kadencję samorządu terytorialnego też wprowadziliśmy do realizacji. Panie prezydencie, jeżeli można jeszcze na słowo, to chciałbym podziękować bialskim wodociągom. Bardzo pięknie i szybko w terminie nam zrobili wszystkie wymienione zasuwy. Dla zakładu energetycznego, który nam pomógł w projekcie i w tych pięknych słupach, piękne oświetlenie, mamy na jedno z najładniejszych ulic teraz w Białej Podlaskiej. Dziękuję bardzo. To bardzo miło usłyszeć, panie prezesie. Tak wspólnie chcemy rozwijać Białą Podlaską. Zaczęliśmy spełniać te nasze marzenia już w zeszłym roku.
podejmując się historycznej, niespotykanej dotychczas w Białej Podlaskiej ofensywy inwestycyjnej. Epidemia koronawirusa troszeczkę podcina nam, jak wszystkim, skrzydła, ale chociażby dzisiejsze zawarcie przez nas z panem prezesem umowy pokazuje, że się nie poddajemy, że mamy margines bezpieczeństwa stworzony dzięki racjonalnemu zarządzaniu budżetem miasta, który pozwala nam także i w tym trudnym czasie ten proces inwestycyjny napędzający gospodarkę miejską i pozwalający Białej Podlaskiej się rozwijać i pięknieć wykonywać.